Cześć. Zapraszam cię do mojego kursu o metodzie dziel i zwyciężaj. Przeprowadzę cię od zdefiniowania rekurencji do projektowania algorytmów przydatnych w codziennym życiu. Ja nazywam się Paweł Bogdan. Jestem programistą z wieloletnim doświadczeniem komercyjnego programowania w Java oraz nauczania różnych umiejętności z zakresu szeroko rozumianego IT. Mój kurs zaczyna się od prostego zdefiniowania rekurencji przy użyciu obrazów, które najprawdopodobniej już widziałeś. Będą matrioszki, nieskończone odbicia lustrzane, dość często spotykany problem występujący w czasie wideokonferencji, no i oczywiście efekt Droste. Później przejdę do prostych matematycznych definicji rekurencyjnych, czyli silni oraz ciągu Fibonacciego. Od tego momentu Oprócz mojego opowiadania o algorytmach, będziesz miał okazję przetestować ich zrozumienie w praktyce. Przygotowałem dla Ciebie zadania wraz z rozwiązaniami. W ramach tych zadań napiszesz programy, które będą rysowały fraktale, takie jak trójkąt sierpińskiego czy śnieżynka Kocha. Poznasz rekurencyjnie definiowane struktury danych, takie jak lista wiązana i drzewa binarne. Tutaj też będą na Ciebie czekały zadania do rozwiązania. Wspomnę też o wzorcach projektowych i opowiem o jednym, który również zawiera w sobie rekurencyjne idee. Po tym krótkim wstępie o rekurencji przejdę do właściwego tematu kursu. Zacznę od źródła metody Dziel i Zwyciężaj, które o dziwo znajduje się w antycznym imperium rzymskim. Pierwszym algorytmem zaprojektowanym zgodnie z tą metodą jest wyszukiwanie połówkowe. Działanie tego i kolejnych algorytmów przedstawię na prostych animacjach, abyś potem był w stanie samodzielnie je zaimplementować. Następnie przejdę do dwóch algorytmów sortowania przez scalanie oraz sortowania szybkiego. Całość zakończę na całkowaniu numerycznym. Serdecznie zapraszam do mojego kursu Paweł Bogdan.